Cześć wszystkim! Witam w obiecanym teście Mercedesa klasy A, wersja 250e. Zanim sobie pojedziemy dalej, zanim coś powiem jeszcze, zobaczcie, jaka tu jest jakość kamery. To są właśnie rzeczy, za jakie ja ten samochód uwielbiam, a co mam do powiedzenia całościowo na jego temat, serdecznie zapraszam. Jak już pokazywałem w pierwszych wrażeniach, tu mamy skrzynię biegów, rzucamy sobie drive, jedziemy. Nie bardzo będę mógł pokazać Wam jazdę na prądzie, bo mi się skończył, ale troszkę jeździłem w pierwszych wrażeniach, troszkę już o tym mówiłem. Przy czym no tak jakby tutaj jest ważniejsze to, co ja powiem, niż co ja pokażę, bo ciężko jest pokazywać jazdę na prądzie. To jest bardziej odczuwalne dla osoby, która samochód prowadzi, niż dla widza. Ale zacznijmy sobie od samego początku. Co to znaczy 250e? Jest to silnik o pojemności 1,3 litra, co szału nie robi. Moc już mamy na bardzo fajnym poziomie, bo jest to 160 koni mechanicznych. Silnik elektryczny posiada 102 konie mechaniczne. Całościowo układ, jeśli działa razem, koni ma 218. Ważniejszym parametrem jest to, że ten samochód 100 km na godzinę osiąga w 6,6 sekundy, co jest wartością kapitalną, ale chyba jeszcze fajniejszą wartością są newtonometry, których jest tutaj aż 450 w silniku benzynowym. Także możecie sobie wyobrazić, jakim wariatem potrafi być ten samochód. I tak jak ja już wielokrotnie mówiłem, to jest samochód, taka wielkość samochodu, po prostu kompakt. To jest to, co ja uwielbiam, bo o ile oczywiście na dalekie podróże z rodziną przeważnie potrzebne jest coś wielkiego, ale dla osób, które kochają motoryzację, tak jak ja, jak jeżdżę na przykład tak jak teraz sam, no to taki samochód jest czymś wymarzonym. Skoro jedziemy hybrydą, nie da się uniknąć tematu spalania. I jak wyglądała moja jazda tym autem? Producent obiecuje teoretycznie 60 parę kilometrów zasięgu na samym prądzie. Oczywiście, jak to zawsze bywa z katalogami, a życie życiem. Przy czym realny zasięg to jest jakieś 50-55 km, co jest wartością w porządku. Myślę, że dla hybryd plug-in dzisiaj taki dystans jest czymś takim normalnym i tak samo mamy w przypadku A-klasy. To jest dystans, który pozwala w większości przypadków, podejrzewam, przyjechać do pracy i z pracy wrócić. Czyli taka codzienna jazda, którą wykonuje większość z nas, jest możliwa na samym prądzie. Chociaż tu oczywiście mała gwiazdka, zaraz to rozwinę. I ja to też wielokrotnie mówiłem. Cała dzisiejsza elektromobilność moim zdaniem nadal jeszcze jest na poziomie takim, że jeśli chcecie jeździć na prądzie, to ładowarki ładowarkami, ale one są, te oczywiście płatne, one są w razie czego. Na co dzień musicie mieć garaż albo możliwość ładowania się w firmie. Wtedy taki samochód ma ogromny sens, bo możecie jeździć praktycznie cały czas na prądzie. Dlaczego praktycznie cały czas? Jest tutaj możliwość przełączenia sobie na elektryk. Ja teraz tego nie mogę zrobić, bo prąd mi się skończył. Ale to nie jest tak, że cały czas na prądzie będziecie jechali. Ten samochód będzie działał w ten sposób, że czasem będzie uruchamiał silnik benzynowy. Nie mam pojęcia kiedy, w sensie, czy jest tutaj jakiś wzór? Na pewno jest jakiś wzór, ale ja tego wzoru nie znam, bo raz go włączał, raz go nie włączał. Większość dystansu, jak weźmiecie na elektryk, będzie jechał sobie na prądzie, ale silnik benzynowy też będzie używany i ogólnie takie średnie spalanie, jak macie naładowany silnik elektryczny czy baterię, waha się litr, litr z kawałkiem, to jest coś, na co musicie się nastawić. Czyli ogólnie wartość niesamowita. Plusem ogromnym pluginów jest to, to ja już też parę razy mówiłem, testując elektryki czy pluginy, że chcecie jechać nad morze, to jedziecie nad morze. Nie boicie się tego, że tak jak w elektryku skończy się prąd, gdzieś staniecie na ładowarkę, będzie zepsuta, czy ktoś się będzie ładował przez 10 godzin, kaplica. Tutaj tak nie ma. Kończy się prąd, macie paliwo, jedziecie tak naprawdę gdzie chcecie. A na co dzień jazda na praktycznie na samym prądzie jest możliwa i dla osób, które mogą się ładować, to jest mega dobre rozwiązanie. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy optymalne, jeśli chodzi o samochody napędzane też prądem. Wrażenia z jazdy. Tutaj wychodzi sprawa, za którą ja tak naprawdę uwielbiam ten samochód, ponieważ to nie jest tylko te 6,6 sekundy. Od momentu wejścia do tego auta czujecie, że jesteście w marce premium. To nie jest oczywistość, a tutaj jest to prawdą. Tak jak też mówiłem przy pierwszych wrażeniach, uwielbiam tym samochodem jeździć w zakrętach, uwielbiam trzymać tą kierownicę, uwielbiam skręcać, czuć, że ten samochód ma w sobie to coś. I składa się na to cały szereg rzeczy, które są tutaj obecne na pokładzie. I warto, żeby one były, bo pierdoła, oświetlenie ambiente. Zobaczcie, jak to wygląda w nocy.
Ja trochę żałuję, że nie robię tego testu w nocy, nie wiem, może się jeszcze uda mi dzisiaj pojechać wieczorem i nagrać coś dla Was też wieczorem, ale o ile ten samochód robi mega dobre wrażenie podczas jazdy w dzień, to w nocy to wrażenie jest jeszcze potęgowane. Właśnie między innymi przez oświetlenie. Tu jest tyle możliwości kombinacji, góra inaczej, dół inaczej, to się może zmieniać. Tu jest kapitalne podświetlenie i ja wiem, że to jest coś, co można uznać za jakąś fanaberię, za, nie wiem, wiochę może niektórzy powiedzą. Ja tak nie uważam. Naprawdę zdarzało mi się w tym samochodzie na przykład siedzieć na działce, zrobiło się ciemno, wejść do niego, włączyć sobie muzykę, włączyć sobie to światła, żeby się zmieniało i sobie na to patrzeć, słuchać muzy. Właśnie, muzyka, kolejna rzecz, która jest mistrzowska w tym samochodzie. Warto za ten lepszy system dopłacić, bo jest kapitalny i tak jak mówię, to się składa na taką całość, że no ile razy zdarza Wam się na przykład wsiąść do samochodu swojego czy czyjegoś, gdzieś będąc i siedzieć i słuchać muzyki i patrzeć się na kolory. Mi się to praktycznie nie zdarza, ale przynajmniej bardzo rzadko, a tu tak robiłem. I to świadczy o tym, że to jest naprawdę mega fajna rzecz. Zresztą nie tylko ja tak robiłem. W czasie, kiedy posiadam ten samochód. I zobaczcie jeszcze raz, jak to wygląda w nocy. Jak jedziecie gdzieś po trasie, czy nawet w mieście. Zdarzało mi się wyjeżdżać wieczorem jeszcze raz i jeszcze raz tym samochodem, pojeździć sobie, po prostu pokręcić się po mieście, bo tak dobrze czuję się w tym aucie. I tak jak mówię, na to wpływa całość. Pokazywałem Wam już działa hasło Hey Mercedes, pewnie jak to powiem, to się włączy. O, na szczęście się nie włączył. Także nie będę też pokazywał wszystkich tych funkcji, bo jest ich naprawdę cała masa. No, Hey Mercedes. Tak, proszę. Zrób cieplej. Ustawiam temperaturę po stronie kierowcy na 19,5 stopni. To jest oczywiście rzecz, z której zakładam, że nikt nie korzysta. To jest bardziej do pokazania na przykład w filmie czy koledze, jak wsiądzie, bo no, prościej jest nacisnąć guzik i szybciej. Ale już na przykład ustawiając nawigację, kapitalna rzecz. Mówicie, gdzie chcecie jechać i koniec. Nie szukacie tych wszystkich ustawień, gdzie to jest, który to guzik, gdzie ta nawigacja w ogóle jest. Mega fajny patent. Jeśli chodzi o to hasło i te rozmowy głosowe. Nie działa w 100% dobrze, ale praktycznie za każdym razem te komendy, na których Wam zależy, są i działają. Więc to jest też coś innego niż mamy w innych autach, też wpływającego na odczucie tego premium, takiego prawdziwego premium, bo po prostu nie wszędzie to jest. I to działa. To działa na wyobraźnię, działa na odczucie, na przebywanie w tym aucie. Zegary cyfrowe. Jest pewien problem z przyzwyczajeniem się do nich, bo to nie jest tak, że wsiadacie od razu, wiecie co gdzie jest. Trzeba się nauczyć tych wszystkich dotykowych guziczków tutaj. Tego, że tutaj gdzie co jest, wiadomo, to jest coś nowego. Jest już pewien czas na rynku, ale jeśli nie jeździcie takimi autami, czy po prostu Mercedesem i nie macie z tym kontaktu, trzeba się nauczyć. Ale da się tego nauczyć w miarę szybko i opanowanie tego pozwala na takie dopasowanie auta do siebie, na tyle funkcji, że kolejna rzecz, którą można nazwać śmiało premium. Żeby nie było, że jest za słodko, ten samochód ma też pewne wady i jedna wada jest taka mniejsza, delikatna, nie wiem czy to w ogóle jest wada, bo być może to jest kwestia pojeżdżenia tym autem dłużej, ale ja się nie nauczyłem, mając w sumie drugi raz ten samochód na parę dni, nie nauczyłem się w 100% jak działa hamulec, bo jak o tym pamiętam, to tak się nie dzieje, ale jak jest jakaś sytuacja, kiedy muszę szybciej troszkę zahamować, coś się tam na ulicy wydarzy, to gdyby osoba, która siedzi koło mnie miała kawę, to byłaby szansa, że się nią obleje. Bo pedał, mam wrażenie, raz działa głębiej, raz działa wyżej. Czasami jest tak, że po prostu chcecie zahamować delikatnie, samochód nagle staje dęba. Nie wiem, z czego to wynika, ale coś takiego zaobserwowałem i zdarzyło mi się to nieraz. Także to jest taka, nie wiem, czy to nazwać wadą. Coś, do czego ja się nie mogę na razie tak w 100% przyzwyczaić albo tego nauczyć. Druga rzecz jest już troszkę poważniejsza, bo dotyczy już napędu silnika, a w zasadzie współgrania ze sobą tych silników. O ile jazda na samym prądzie jest kompletnie bez zastrzeżeń z mojej strony, jest mega płynna, szybka, dynamiczna, cicha, no taka jak powinna być, o tyle inaczej. Jazda na benzynie również w zasadzie mogę powiedzieć o niej to samo. To momenty, kiedy te silniki, czy w zasadzie silnik spalinowy się wyłącza, włącza, po pierwsze są za bardzo odczuwalne moim zdaniem, bo to czuć, a przede wszystkim zdarzają się takie szarpnięcia, zdarza się to, że mam wrażenie, że samochód trochę nie do końca wie, co powinien w tym momencie zrobić, czy może jeszcze jechać na prądzie, czy już powinna działać benzyna, a jak działa benzyna, to trochę to za wolno się dzieje. To nie jest tak, że to jest cały czas, ale w jakichś określonych sytuacjach. Może to też wynikać z tego, że
ja mam już w głowie, że nie chcę kompletnie nic czuć, jeśli chodzi o właśnie takie rzeczy jak przełączanie się silnika. Nie chcę tego ani czuć, ani słyszeć, a to jest. I ciekawy jestem Waszych wrażeń, jeśli jeździliście z tym napędem A-klasą, to czy też coś takiego zauważyliście. Ciekawy jestem, czy to jest jakaś może moja fanaberia, czy coś takiego faktycznie jest, ale tak jak mówię, no nie ma samochodów bez wad i mi się wydaje, że to jest jakaś tam delikatna rzecz, która nie przypadła mi do końca do gustu, ale w zupełnie nie w taki sposób, że psuje mi radochę z jazdy tym samochodem. Broń Boże, uwielbiam nim jeździć cały czas, w każdej chwili i to jest po prostu coś, co zaobserwowałem, dlatego o tym mówię. Wydaje mi się, że miejsce w aucie, bagażnik i tak dalej, to nie są rzeczy, które są w tym samochodzie najistotniejsze. To jest wiadomo, mały samochód. Powiem też słowo o zegarach, bo wiele razy mówiłem też, że nie lubię zegarów elektronicznych. Tu sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Przede wszystkim w nocy, no to zobaczcie, jak to wygląda. Już też mówię cały czas o tym nocnym wrażeniu, ale zegary też na to mega wpływają. Raz, że są mega czytelne, dwa, że są po prostu śliczne. I jak ktoś już robi zegary cyfrowe, to niech się na tym wzoruje, bo kolejna rzecz, premium, która jest w tym samochodzie, ale zobaczcie, po prawej stronie kierownicy sterujemy sobie tym wyświetlaczem, także mamy tutaj wszystkie funkcje, które są, że tak powiem, dla nas niezbędne. Mamy oczywiście też guziki, głośniej, ciszej i tak dalej, jakieś wstecz, ale tym guzikiem możemy sobie nie tylko sterować, ale też zatwierdzać, wchodzić w różne aplikacje. Lewa strona kierownicy i ten lewy dotykowy guzik służy już do obsługi zegarów. I to jest tak, że możecie sobie konfigurować, sterować i lewym, i środkowym, i prawym zegarem, czy w zasadzie częściami wyświetlacza. Zobaczcie, przełączyłem teraz, wziąłem w lewo i przerzucam sobie lewy zegar. Możemy to samo zrobić ze środkowym i z prawym, tak jak mówię. No kapitalna rzecz, naprawdę dla mnie tutaj jedno wielkie wow. Słyszałem narzekanie na fotele, jeśli ktoś nie lubi tego typu sportowych foteli, na przykład tego, że mamy nieregulowany zagłówek, to może mu to przeszkadzać. W tej wersji fotela ja taki fotel uwielbiam, czuję się tu genialnie, że tak powiem, jest skrojony jak dla mnie i co prawda nie miałem okazji pojechać kilkuset kilometrów ciągiem, więc tutaj jakby nie powiem, ale na taką jazdę jak zaliczałem, to jest mega, naprawdę mega. Zobaczcie też, mam rozładowany prąd do zera, bo pokazuje mi 0 km, ale jak sobie zwalniam, czy jak sobie teraz jadę 30-40 na godzinę, jadę na prądzie, czyli ta bateria mimo rozładowania i tego, że pokazuje 0 km zasięgu na samym prądzie, ona nadal potrafi przy jakichś mniejszych prędkościach czy przy ruszaniu napędzić samochód bez użycia silnika spalinowego, także nie rozładowuje się zupełnie do zera. Mamy rekuperację, czyli podczas hamowania możemy sobie oczywiście też baterię doładowywać. To jest też fajna rzecz, bo oprócz doładowywania baterii nie zużywamy klocków hamulcowych, bo hamujemy w inny sposób i to też jest na pewno coś godnego uwagi. No i temat przeważnie bolesny, cena. Może trochę mniej bolesny temat dla klientów Mercedesa, no bo tutaj sytuacja z cenami, czy z tym, ile płacimy za samochód, wygląda trochę inaczej. Ale ceny A-klasy w wersji 250e zaczynają się od 153 czy 4 tysięcy złotych, co nie jest jak na taką markę i taki napęd jakąś tam szokującą wartością. Mamy oczywiście do czynienia z samochodem niedużym, bo to jest model bazowy A-klasa, ale zobaczcie, ile kosztują inne pluginy. Kia Niro, chyba najlepiej wyceniony plugin, około 130 tysięcy. Tutaj oczywiście musimy pamiętać, że te 150 to jest początek cennika, a nie koniec, więc myślę, że za taką optymalną wersję, taką, która jest do wyjechania z salonu, trzeba liczyć około 180 tysięcy, bo tak jak to też wcześniej mówiłem w pierwszym filmie, uważam, że jeśli kupujemy auto klasy premium, tak jak ten samochód, szczególnie z takim napędem, mamy te 6 sekund do setki, to ten samochód musi być, tak mówiąc kolokwialnie, na wypasie. Tu muszą być te wszystkie gadżety typu to podświetlenie, żeby ten samochód robił wrażenie nie na kimś, żebyście się chwalili komuś, tylko na Was. Żebyście mieli za każdym razem, jak tu wsiądziecie, wow na ustach, on musi mieć dobre wyposażenie. Także te 180 tysięcy trzeba liczyć za takie auto i wtedy to jest samochód, którym z salonu można śmiało wyjeżdżać. Czy to jest dużo, czy to jest mało, ocencie sobie sami, już nie chcę się wypowiadać na taki aspekt, ale dostajecie auto klasy premium, na pewno. Ten samochód jest autem klasy premium, bo to nie jest oczywiste, to, że jakiś samochód, jakieś auto znajduje się w cenniku, w katalogu marki premium, to wcale nie znaczy, że on
sobą reprezentuje taką klasę. Ja uważam, że z tym autem jest dokładnie tak, jak powinno być. To jest auto klasy premium. Jeden z widzów zadał mi pytanie w komentarzach, czy wolałbym Mazdę 3 na totalnym wypasie, czy takiego Merola, ale kompletnie gołego. Ja odpisałem, że raczej nie zdecydowałbym się na takiego Mercedesa i zastanawiałem się potem nad tym jeszcze tak troszkę dłużej i zdanie podtrzymuję. Jak miałbym mieć takie auto, to tak jak powiedziałem, to musiałby być totalny wypas, tak jak jest tutaj, bo ten samochód musi być dokładnie tak wyposażony i gdybym ja miał Wam doradzać, właśnie na przykład taki dylemat macie. Niech to będzie już ta trójka, nowa, full opcja, czy taki Golas. Ja bym wybrał mimo wszystko chyba trójkę, ale to tak jak mówię, musiał być taki dylemat zero-jedynkowy. Ale gdyby było mnie stać na doposażenie tego samochodu, to już takiego dylematu bym nie miał zupełnie. I biorę to. Nie powiedziałem jeszcze o ładowaniu, jak to długo trwa. Tutaj bateria ma bodajże 15 kWh. Jak podłączyłem się do zwykłego gniazdka, miałem... Nic nie miałem, było 0%. Pokazywało mi około 6,5 godziny, 7 godzin do naładowania pełnego. Jak podłączycie się do szybszej ładowarki, to ma to być około niecałe 2 godziny, a naładowanie tak od 10 do 80% na szybkiej ładowarce to jest 20-25 minut, co już jest wartością mega dobrą, bo umożliwia to szybkie łącze, które możecie do tego samochodu zamówić i gdybym ja też miał Wam coś doradzać, to zdecydowanie to bierzcie, bo nawet jak macie tą możliwość podłączenia się w pracy czy w domu, to czasami może Wam się przydać to, że nie chcecie czekać 2 czy 3 godziny, żeby się samochód naładował, tylko zaraz gdzieś wychodzicie, pyk do szybkiej ładowarki, moment, jesteście naładowani, także to jest na pewno coś, za co ja uważam, żebym dopłacił. No dobra, film pewnie najkrótszy nie będzie, ale ten samochód naprawdę jest warty tego, żeby go poznać, żeby nim pojeździć, żeby o nim pogadać, żeby go pooglądać. Kapitalne auto, jedno z fajniejszych, jakie miałem na swoim kanale, jedno z moich ulubionych aut. Ja się tutaj czuję mega rewelacyjnie i ten samochód na pewno będę polecał każdemu, szczególnie jeśli może być wypasiony, tak jak ten. Jeśli szukacie samochodu w tym rozmiarze, to są budżety, w których się obracacie. Jedźcie, zobaczyć A-klasę, bo to kapitalny samochód. I jak zwykle na koniec, standardowe na większości kanałów błaganie o komentarze, subskrypcje, kciuki, lajki, co tam się w ogóle robi na YouTubie. Tak to niestety działa, że bez ocen filmy nie są proponowane i po prostu na przykład ja wrzucam film, a w większości z Was się nie wyświetla powiadomienie, że coś dodałem. Mi bardzo zależy na tym, żeby mieć z Wami kontakt, żeby ten kanał się rozwijał, także jeśli to nie jest dla Was problem, to naciśnijcie co tam trzeba. A już w ogóle jak napiszecie komentarz i sobie pogadamy o samochodzie, to będę w siódmym niebie. Także polecam, zapraszam i dziękuję za wszystkie komentarze i oceny. Trzymajcie się. Cześć! To obydwa są. Ładnie jest ten. Co jest wydech? Atropowicz. Nie, prawdziwe dwa.